Czyli co, tu dojechaliśmy, tak? Strefa wojskowa. O stary! No, siemandero bardzoczki moje kochane, z tej strony Borsuk i King Tyler Black. Siemandero. Siemandero. Słuchajcie, King już tutaj, Tyler już po mnie, nie wiem jak mam ciebie mówić, Tyler? Lucci? Lucci. Dla mnie może być Lucci, może Lucci. Taylor. Taylor Lucci, Lucci. Ty, jaki tu masz kurczę sprzęt. Słuchajcie, dzisiaj odcinek z nagrywania baz. I słuchajcie, właśnie tutaj Lucci mnie zaprosił do siebie do bazy, więc jedziemy obczaić jego bazę. Jest dzień 65, więc pewnie będzie też horda. Natomiast ja myślę, że można podzielić ten odcinek na dwa. Najpierw tam pokażę Lucci swoją bazę, a później zrobimy hordę, zobaczymy tam taką, jak to wygląda i jak to wszystko się zachowuje. Słuchaj, no to ja sobie wsiadam do auta, to ty prowadź może, a ja sobie wsiądę jako pasażer. Znaczy, mógłbyś zacząć sobie od wzięcia z drona swojego sprzętu, który ci przygotowałem. On jest po lewej stronie. Widzę. Ale poczekaj, to wpisz mi, wiesz co, napisz mi hasło na Discordzie, a to hasło sobie zrobię copy-paste. Hasło do drona, tak? Hasło liść dębu. Dobra, mam. Liść dębu. Dobra, słuchajcie, ja się przyodzieję. Kusza, to. Biorę wszystko. Poczekaj, idzie Arlena. I've got a bad feeling about this. Ale poczekaj, bo ja nie mam amunicji, nie mam długiej amunicji, wiesz? Kurczę, to zaraz ci dam, już ci daję, wyrzucam. Proszę bardzo, na razie tylko tyle mam, ale za chwilkę do bazy podjedziemy, to sobie wybierzesz, co będziesz chciał. O stary, piękna broń, dobra, tutaj mam shotgun. Mam tutaj to, dobra, kurde, wszystko, i kusza, i to, i tamto. Jeszcze jakąś pałkę. Mam tego bardzo dużo, bo gram na takim trybie, że wiesz, 300 plus, te wszystkie potrójne znajdźki. No to jest moja pierwsza gra ogólnie, co nie? To jest mój pierwszy świat. Staram się jakoś wprowadzić ten świat, staram się nauczyć go. Mhm. Ale myślę, że od Alfy 22 zacznę sobie... Ty, a skąd ty masz taki fajny celownik na kuszy? Na kuszy? Znaleziony. To jest zwykły ten kinematyczny. Mhm. No dobra, to wsiadaj do auta i jedziemy. Dobra, to jedziemy. Dobra. Ale, człowieku. Pięknie. Słuchajcie, jedziemy do bazy. Baza jest około 3 km, więc to chwilę może zająć. 3 km czy 3,7? Jakoś tak, prawie 4 km. O, wow! Czyli co, tu dojechaliśmy, tak? Strefa wojskowa? Tak. O, stary! I tak jak ci mówiłem, co nie? Tutaj jeszcze drzewa mi dobrze nie urosły i... może być trochę ciężko z tym nagrywaniem. Nie, no dobrze jest. Słuchaj. Picadelo. Sobie tylko zamknę bramę. Tutaj masz... Aha. Pierwsze armatki. Widzę. Które... W sumie nawet nie wiem, czy one chociaż raz wystrzeliły sobie. Rozumiem. No to... trochę tutaj pracy włożyłeś, widzę, nawet w ten płotek, tak żeby to wszystko tak... Tak. To jeszcze a krzykaczki to... nie przychodzą, bo tutaj bardzo dużo tych beczek jest. Przychodzą. Bardzo dużo ich przychodzi. No, bo masz sporo... Ogrodzenie jest chwilę tam łomotane i... To nie wiem, od czego byś chciał zacząć, od bazy na hordę, czy... Od zwykłej bazy. Dobra, no to jedziemy od pierwszego kompleksu, od którego sobie po prostu zacząłem. Słychać strzały. No, powiem ci, że wygląda to dosyć pikantnie. Pikantnie. Jest moja pierwsza baza, tutaj nie wiem, czy poznajesz tą willę. Tak, kojarzę i sobie ją przerobiłeś. Tak, została ona przerobiona. Tutaj wszystko... Czekaj, muszę wyjść. Tutaj wszystko zostało przerobione, dodane. Nawet nowe szyby powstawiałem sobie. Jeszcze ci coś pokażę tutaj. Poczekaj, w sumie ja muszę włączyć... Muszę włączyć to. Dobra, gdzie ty jesteś? Dobra, tutaj, no. Okay. Tu jest jeszcze stare... To jest wyjście. Aha! Tu jest taka moja pierwsza baza na hordy, którą się broniłem. Oż kurczę. Pierwsza baza z oświetleniem, z postawionym byle jak... Aha. ...krokołem i twój pomysł bodajże na te płyty z blachy.
Aha, no rzeczywiście. Maliczka bazyczka, jakby to powiedział kapitan Kozacki. Maliczka bazyczka. Betonowe plus poszycie metalowe i tyle. No, powiem ci spoko. Dobra, idziemy. Dawaj. No, ogólnie tutaj jeszcze jest plan na to ogrodzenie taki, że tu będą jeszcze takie szerokość drzew od siaty będzie tak na 5 drzew w oddal od siatki i tu będzie cały teren ominowany. Aktualnie jeszcze miny zbieram spod baz wojskowych. Aha, okej. I tu będą wszędzie dookoła miny, te z kołpaków, nie z kołpaków, te wiesz, takie znajdźkowe. Elegancko. No dobra, idziemy. No pokażę ty mi tą bazę, co ty tutaj masz. Co tutaj jest? No, idziemy, słuchajcie. Okej. Aha, czekaj, właśnie, jedna ważna rzecz. Ja nie mam lampki na hełm, ale dobra, ale to za chwilę. To zaraz podejdziemy i ci dam Dobra, na lampeczkę. razie pochodnią się posłużymy. Okej, Dobra. co pierwsze? No to tutaj jakieś widzę pomieszczenie użytkowe, tak, gdzie Ja, tutaj... tutaj jest wszystko ładnie oświetlone, oświetlenie mam Aha! aktywowane. Wszystko ładnie. Tutaj gasi się, włącza. Tutaj na prawo. Na lewo, przepraszam. Dobra. Tutaj Oż też jest kurde. oświetlenie. To jest mój pierwszy ogródek, Fajnie. który został Przyjemnie. przerobiony. Tutaj też jest dookoła wszystko, mur zbudowany, ładny. Woda Wieże dookoła, no fajnie wieżyczki to są. wygląda. Tutaj podczas tego budowania tyle razy mi się to zawaliło, bo tam w środku jest tunel, prawda? I to jest do tego Aha. basenu szedł pod dom. Tyle nerwów w to włożyłem, że szok. No to na Dobra, pewno. tutaj zgaszę, bo one żrą strasznie benzynę. No i witamy w domu. O Jedynie star. dywan. A skąd Jedynie ten dywan dywan, masz, kurczę? właśnie o to chodzi. Ten dywan jest ino jeden dywan wzięty z menu. No rozumiem. No bo Tu nie można akurat, tego dywanu nigdzie tak, tu zrobić akurat ani się nic. przyznam. A widziałem u kogoś i naprawdę cudowny jest ten dywan. No, szkoda, że go nie można normalnie ten. Aha, bo tutaj widzę, Tak. jest jakieś zejście w dół, czyli tam do tego pomieszczenia rozumiem. No i dobra, Czekaj, to jest ja dywan. się rozejrzę tutaj po prostu, po swojemu tak się rozejrzę. Ty, Tutaj fajne to. też jest wszędzie oświetlenie. Wszystko, Tutaj naprawdę kolektory wszystko. wody na dole widzę, super, super. To jest wszystko porobione. Nowe szyby, Wow. nowe ogrodzenia, dach nawet cały zdarłem i zbudowałem na nowo. Przyjemne, bardzo Pomalowane, przyjemne. wszystko postawione, meble. Bardzo przyjemne. Poczekaj, ja sobie może właśnie coś do jedzenia wezmę. Co ty Proszę tutaj masz? bardzo, A, pompuj się opierdzielę wszystko, co sobie chcesz. placka może. I co my tutaj mamy jeszcze? Chowder z mięsa. To sobie wezmę i coś do picia. Masz coś do Tutaj picia? masz w buteleczce do picia i na dole jeszcze masz piwko i takie rzeczy. Trafia ci. Nie, dobrze, to ja sobie placuszka opierniczę i to będzie piękna sprawa. Dziękuję, dobra, fajnie. Ty, fajnie to wygląda, dobrze. A Super, mogę no. sobie tam na dół zejść? Poczekaj, zobaczę, co tutaj Tak, jest. tak, tak. O, stary, to dobra, to dojdziemy tam, rozumiem. Czy Tam idziemy teraz tam, dojdziemy. czy... Tutaj jest kominek, tutaj mam przejście do części sypialnej. Oż Też kurde. balkoniki, wszystko porobione, podłoga A, i załatana. fajnie, jak zrobione, że kominek jest... Tak, Okej, to jest fajny pięciostronny. pomysł. Mam jeszcze w planach tutaj szybkę sobie wstawić, ale to w najbliższym. Łazieneczka. No rozumiem, tutaj Łazien prysznic, łazieneczka, czy coś możesz tam, sobie tak? zabrać coś do leczenia, bo będzie ci potrzebne na pewno. Na hordę. Tak. Dobra, to sobie Jakieś wiesz leki, nie leki, co. antybiotyki. Wiesz co, dobra, wezmę sobie na razie. Ja ci później to wszystko oddam, ale Tak, na spokojnie. W razie W to ci po prostu sobie tego. Dobra, daj mi kilka tych, daj mi kilka tych. Dobra, fajno, mamy to. Wszystko jest ok. Dobra, mam to. I Idziemy dalej. teraz cię tutaj zapraszam na prawo i wybierz sobie, co ci się żywnie No podoba. Po prostu najlepiej, wybierz dobra. wszystko. Inaczej, ja odłożę rzeczy może, które uważam, że nie będą do końca. Chociaż wiesz co, w sumie tak, łuk odłożę, dlatego że ja mam jak mam. O, już widzę, że jest Desert Eagle, to ja wolę Desert Eagle. Tak, bierz co chcesz. I teraz tak, dobrze, poczekaj Jak chwilę. gdzieś. Lampka na hełm potrzebuję, więc tak, wezmę sobie z jednego twojego hełmu górniczego, tylko samą lampkę. Tu masz jeszcze na prawo w skrzyneczkach dodatki różne, granaty,
co ci się żywnie podoba. Dobra, poczekaj, to już sobie... A będą nam potrzebne granaty? Raczej nie, mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nawet będziesz mało strzelał. Dobra, okej. Gotowy jestem, możemy iść. Gdzie idziemy teraz jakby? Idziemy na dół, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze ci dół pokażę, ładnie. Bo to jest taka moja pierwsza baza, tutaj masz te pierwsze takie magazyny, te nie magazyny, wiesz, takie początkowe. Ten stół tutaj już był. Aha. Jedynie go nie burzyłem. Rozumiem. Tutaj masz taką ala spiżarnię. Ja bym się tu pogubił, powiem ci szczerze. Ja kojarzę tą bazę. No, trochę tutaj poświęciłem czasu. Ja bym się tutaj troszeczkę zagubił, ale może nie do końca. No, duża jest baza. Duża, przyjemna. To jest już taka z rozmachem, to jest taka dla parę osób. A tutaj sam tutaj grasz? Tak, tak, sam. Ja jestem aspołeczny. Rozumiem. Czyli troszkę taki jak ja czasami, że lubisz samotność, jak samotny wilk. Tak, tak, tak. Ale to nie zawsze. I tutaj na dole jest jeszcze taki początkowy magazyn, który taki pierwszy. A, i to jest to przejście stąd tutaj, rozumiem. Tak. Tutaj też masz światełko. No fajnie, powiem ci szczerze, przemyślane. Każde pomieszczenie ma swoje światło. Przemyślane. Bardzo fajnie przemyślane to wszystko jest. Tutaj rozumiem, możesz wejść i ewentualnie strzelać do zombie dodatkowo. Taki ostatni tryb, taki bastion. Taki ostatni bastion. Auć, wszedłem w kratę. Dobra, nic się nie dzieje. Siadam, idziemy dalej. Jedziemy do drugiej rzeczy, którą zbudowałem. Łyk kawy. No powiem ci, że naprawdę podoba mi się ta baza. Ja dużo właśnie, dużo byłem w drodze, wiesz, dużo podróżowałem i trochę mało czasu poświęciłem na tą bazę. Nie, no powiem ci, naprawdę jest przyjemnie, nie? Budowałem wszystko, co jest najpotrzebniejsze po prostu. Tutaj jest magazynek mój nowy, który dopiero go zapełniam sobie. Mhm. Wszystko jest ładnie posegregowane, broń. Tutaj jakbyś chciał, to też jest broń biała. O, tutaj do naprawy. A, bazę. No to ja sobie wezmę, wiesz co... Maczetę chyba sobie wezmę. A tutaj w tych ostatnich trzymamy rzecz, która mi się przyda właśnie do... Aha, do miny. Planuję. Widzę, tak, o co chodzi. No, powiem ci, że tak sowicie. I do którego dnia planujesz tutaj grać? Planujesz tutaj grać do, na przykład, jak się pojawi Alfa 22 i wtedy od początku? Tak, tak, tak. Właśnie do Alfy 22 tak, mam w planach. I jak wejdzie ta Alfa 22... Ta Alfa 22 jak wejdzie, to już zaczynam tak na czysto granie, bez żadnych... Od nowa. Wtedy zero menu. Aha. I tylko wtedy normalny tryb, czyli bez żadnych bonusów, bez niczego. Tak, 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 tak. Tutaj masz magazyn z jedzeniem. Mhm. Też jest dość nowy, jest jeszcze niezapełniony. No nie, no jest, powiem ci szczerze... Hardkorowo, nie? Tylko tyle powiem, jest dosyć hardkorowo. Kurczę, uwielbiam takie styl nowoczesne. Jesteś zabezpieczony, człowieku, na ileś lat do przodu. No nie, no tutaj byś mógł już tak naprawdę za dużo nic nie robić i tylko grać, tak naprawdę. No tak właśnie, ja tak właśnie robię, że ja mówię, jestem bardzo dużo w drodze. Ja pierwsze co robiłem, to zadbałem sobie o farmę, o jedzenie, o wodę. No i potem tylko jeździłem sobie wokół i raz na jakiś czas wracałem i budowałem. Tutaj masz jeszcze na prawo grzybiarnię. Rozumiem. Grzybiarnia. No tutaj dobrze. Tutaj małe lotnisko z wybitką. O, pokaż. A, no tak. Delikatna wybitka. O, cie, panie, kurde, pomyślane. Jest wybicie, jest. Jest, no dobra, no powiem ci przyjemnie. I teraz zabiorę cię w moje królestwo, które zapewnia mi największe bezpieczeństwo. Rozumiem. Aż jestem ciekawy, jak ta hordowa baza, co ty tam wymyśliłeś? Ja sobie wjeżdżam tyłem. Chociaż ostatnio musiałem od nowa nowego jeepa sobie robić, jak tutaj zaparkowałem. Oż kurczę, wszystko zalesione. Tak, tak, tak. To jest nowy las ogólnie. Tutaj tę strefę przed chwilą.
niedawno sobie sadziłem. Tutaj też widzę jakieś, masz wszystkie te porobione. Tutaj rozumiem, że jest jakaś kopalnia. Tak, tak, tak. Tutaj będzie kopalnia, ona jest świeża. Wow, cię panie dzieju. A skąd ty te światełka bierzesz? To są... Włącz, wyłącz robione. Światło. Czekaj, zaś ci... Włączę. O, szlak. I tu tutaj musiałeś wszystko kable porozkładać, żeby to wszystko tak zrobić? To jest lampa przemysłowa, jakbyś chciał ją kiedyś zrobić. Lampa przemysłowa. Tak, tam są dwa rodzaje. Jest taka długa, taka typowa. I jest też taka króciutka, właśnie ta, co tutaj. Ej, nie do wiary, powiem ci szczerze. Niby krótka kopalnia, mała kopalnia, ale to wcale nie jest mała kopalnia. To jest kawał kopalni, bym powiedział. Znaczy ona jest dopiero zaczynana, ja jeszcze dzisiaj trochę w niej kopałem, trochę kamienia sobie brałem na beton, bo mam w planach betonu trochę jeszcze stworzyć i coś pobudować. Ja pierdykam, ty chłopie, to byśmy w tych, kurde, dobra, wracamy, bo to nie ma sensu, ja wracam, bo widzę, że to korytarze, człowieku, wow. Ten akurat korytarz, jakbyś się dobrze przyjrzał na minimapce, on będzie prowadził do sklepu. Aha, o, przyjemne. Do handlarza. Dobra, ja czekam na wyjściu do Czyli ciebie. Możesz teoretycznie sobie do handlarza wchodzić tędy, idziesz sobie na piechotę, ale to wiesz, co byłoby dobre, żebyś zrobił? Tak jak myśmy zrobili, pamiętam, w którejś Alfie, że zrobiliśmy sobie taki na Bedrocku, żeśmy mieli, pamiętam, też taki tunel i on prowadził do innego biomu, wiesz, żeśmy byli... Pamiętam chyba z normalnego leśnego biomu, żeśmy szli do tego takiego już spalonego, czy tamtego, wiesz, takiego radioaktywnego, nie? To było chyba spalony, na Darkness. Nie. To było chyba na Darkness, no. Nienawidzę tego spalonego biomu, nie podoba mi się wcale. No nie, w ogóle ja uważam, że jeśli chodzi o optymalizację gry, to oni w ogóle powinni bardzo dużo rzeczy z tego biomu rozwalić, bo tam co chwilę są jakieś kamienie, jakieś ten... Taka jest repetycja cały czas, strasznie dużo tego jest i uważam, że bez sensu. Nie idzie dojechać w ogóle. No nie idzie. Dobra, i cię zapraszam tutaj do bazy. Tak? No dobra, jestem. I tutaj na dole masz pasuch elektryczny, tu się wszystko fajnie włącza. A my siedzimy gdzie? Tutaj, rozumiem, gdzieś na dole, tak? Tak, tak. A, i my stąd strzelamy w te wariatki. Tak. Ja sobie zazwyczaj zakładam noktowizor i wszystko ładnie widzę. Tutaj jeszcze dodatkowo świecą światła z góry, mam lampy. No to tak będzie trzeba zrobić, żeby dobrze to wszystko wyglądało. Tak. Kiedyś jeszcze miałem na górze, na tej bazie, taki do bezpieczeństwa właśnie tą lotkę, miałem paralotnie do latania, ale później zbudowałem sobie to lotnisko, no i przeniosłem ją. Mhm. Ej, bardzo fajnie to wszystko tutaj jest zrobione. Widzę, masz dodatkowo, jeszcze dodatkowe na broń, tak? To jest zabezpieczenie, to jest do odbudowy, mam materiały. Trochę sobie wziąłem jeszcze amunicji więcej w razie W. Czyli najwięcej wszystko się strzela z tego, tak? Tak, tak, tak. Mówię, tutaj możesz stać i czekać po prostu, aż się ta baza skończy. Aż się po prostu skończy ta chodź. A one skąd... Aha, bo one jakby respią się tutaj na miejscu, tak? Szczerze, one wszędzie przychodzą. Mhm. Każdej strony. Ale ładnie pastuch zatrzymuje, chociaż ostatnio naprawdę miałem cały pastuch do naprawienia. Mhm. Poczekaj, jeszcze sobie coś sprawdzę, bo to jest ta baza bardzo podobna, którą ja kiedyś zrobiłem. Ja ją kiedyś widziałem gdzieś, chyba u ciebie nawet. Tak. Podobnie. Tak, ale tylko, to była stara alfa. Tylko, że nie było chyba tych tutaj kolczatek, tylko... Kolczatek i pastuchów i też... Aha, i tutaj zrobiłeś im, że one tak teoretycznie łatwo nie wejdą. Tak, tak, tak. To znaczy, one mogą się tam wspiąć, ale no rozumiem. No powiem ci, że przemyślana sprawa jest w miarę, tylko że szkoda, że masz tak zrobione, że będzie ciężko ci naprawiać te pastuchy podczas hordy, nie? Ale to tam zanim one dojdą, tutaj mam bardzo dużo armatek i... sobie świetnie radzą. Okej, kochani, wobec tego to już będzie wszystko na ten odcinek. Wszystko już żeśmy zobaczyli, słuchajcie. Baza świetna, jedna i druga. Zrobimy kolejny odcinek z jakby hordy. Tutaj właśnie zobaczymy, jak ta horda przebiega. No i to tyle. Także słuchajcie, zachęcam wszystkie osoby do subskrypcji kanału. Oczywiście zapraszam wszystkich, którzy też chcieliby pokazać swoje bazy, żebyście się do mnie po prostu odezwali, tak jak właśnie zrobił to tutaj Tyler. I też do mnie po prostu
napisał i żeśmy się spisali, zgadali na Discordzie i tak dalej i żeśmy mogli sobie dzisiaj się spotkać tutaj i to ponagrywać. Także kochani, dzięki jeszcze raz, dzięki tobie Tyler za zaproszenie i widzimy się w kolejnym odcinku z Tylerem tutaj, z Lucci. Widzimy się w kolejnym odcinku na Hordzie. Siemandero. Ajo.